No, dawno nic nie mówiłam. Bo i szkoda było strzępić języka. Kolejne tury zabawy. Natura zachowuje się tak, jakby nic się nie działo. Cykl życia nawet radzi sobie całkiem nieźle. W tym roku bardzo dużo owadów. Grzybów też było całkiem. Deszcz pada. Rzeczka płynie. Tylko człowieki znowu dostały sraczki. Tak to można podsumować. Co tam słuchać w temacie gwiazd? No mogę tylko uzupełnić, że dodałam na blogu gwiazdę w Serocku. Tak, znalazłam mapkę, na której był jakiś taki przyzwoity zasięg bastionów. Oczywiście zbudował Napoleon, tak, bo Napoleon po prostu nie miał nic innego w trakcie wojny z Rosją i wiemy, że przez Polskę on po prostu przebiegł niemalże, tak, tam i z powrotem. Nie do końca wiadomo, czy zbudował tę gwiazdę idąc na Rosję, czy wracając, ale sądzę, że jednak idąc, Serock był już gwiazdą rosyjską, to znaczy po rosyjskiej stronie, ale zbudowaną przez Napoleona. Wyobraźcie sobie, że tak wygląda historia, że jak, prawdopodobnie też dlatego nie mówi się za bardzo o gwieździe w Serocku, bo ludzie by na przykład zadali pytania, dlaczego Napoleon zbudował Rosjanom twierdzę na granicy, znaczy już trochę za granicą, bo to już właściwie był zabór rosyjski. I Napoleon wszedł na tereny należące do Rosji, tak, mniej więcej, i zbudował Rosjanom twierdzę w Serocku. Nawet nie chcę mi się nagrywać na ten temat filmu, bo to byłoby bardzo krótkie, więc tylko tak wspomnę. No, to jest na blogu pod wpisem z literką S. Tam jest dorzucony kawałek. Może tam wrzucę jeszcze wstawkę małą, krótką. Nie chcę mi się tam tego filmu czytanego nagrywać od nowa, więc no, po prostu jest aktualizacja. Na blog mało kto zagląda, ale jest to jakieś miejsce, gdzie można sobie mapki pooglądać, tak? Jest to jakiś kawałek naszej historii, o którym się bardzo rzadko wspomina. Albo się mówi o twierdzy, albo mówi się o gwiazdach. Rzadko mówi się jednocześnie i o tym, bo wtedy ludzie by się zaczęli zastanawiać, że coś tak dużo tych twierdz i coś tak dużo tych budynków i właściwie jak to możliwe, że przez te kilka lat dało się je zbudować wszystkie na całkiem sporym obszarze, bo przecież Napoleon to tam nie tylko to budował, jeszcze tam w międzyczasie między twierdzą w Serocku budował twierdzę w Modlinie, tak? A to już była całkiem konkretna twierdza. Dobra, może bez jakichś wielkich murów, to były głównie bastiony, ale naprawdę nawet biorąc pod uwagę, że były to głównie konstrukcje ziemne, których fragment w Serocku się jeszcze zachował, to jednak potrzeba było do tego dużo ludzi, którzy musieli dużo kopać. No, pewnie kopali, ale jakoś tak mi to nie pasuje do narracji wojennej, bo ja rozumiem kopać rowy przeciwczołgowe czas II wojny światowej i to też kiepsko szło. Kopać okopy, okej, okopy to tak, okop ma przeciętnie taki. Znaczy teraz to są płytkie, bo są zniszczone, ale oryginalnie to miało około 2 metrów głębokości, czasem był głębszy. No to już kopanie tych okopów zajmowało wojsku naprawdę dużo czasu, a tu jeszcze budowanie twierdz? Ja myślę, że raczej to było na tej zasadzie, że te twierdze już były. Oczywiście nie było ich na mapach, ponieważ mapy wojskowe były tajne, a te mapy, które się powiedzmy pokazywało zwykłym ludziom, to było na nich wszystko, tylko nie obiekty wojskowe. No, tak jeszcze było, kiedy ja byłam dzieckiem, przecież mieszkając w Warszawie znałam tylko cytadele tak naprawdę, jakieś pojedyncze forty, ale takiej ogólnej mapy twierdzy Warszawa plus twierdzy Modlińskiej i wielu, wielu innych twierdz po prostu nie było. Nie mieliśmy dostępu do takich rzeczy. My się uczyliśmy historii Francji, a nie co mamy za płotem. Więc to w ogóle nie ma o czym mówić.
No tak. O, listek płynie. Ciekawe, czy widzicie, czy mi się. Czy tam w ogóle coś. Spróbuję przerwać ten film i jeszcze ponagrywam, ale tutaj strasznie dużo tych pięknych owadów i są chyba nartniki, chyba tak. No, oni mają swoje własne problemy. No, cóż tam na placu codzienności? No, widzę, że ludzie się szarpią się z czymś, co sami tworzą. To jest troszeczkę tak, że jak człowiekowi jest wygodnie, generalnie jest mu wygodnie, tak? I jakby do pewnego momentu jest wygodnie, a potem zaczyna się nawarstwiać problem. No to się wtedy go tak trochę, no wiecie, śmieci schowa do szafy, coś tam, leci dalej, tak? Ale w pewnym momencie się już to zaczyna tak nawarstwiać, że no po prostu już się nie da tego ukryć, więc jest awantura i teraz chyba jesteśmy w trakcie tego rodzaju awantury, zwanej potocznie reformą emerytalną. Ja to tak po prostu nazywam, bo dla mnie oczywiście można szkodzić otwarcie ludziom, tak, ale przy okazji na tym zarobić, ale przede wszystkim to miało na celu pozbycie się ludzi nieprzydatnych. Problem w tym, że ludzie nieprzydatni wcale nie są tacy nieprzydatni, to raz, to tylko tak się wydaje. I w momencie, kiedy przynajmniej nasza budżetówka stoi właśnie na tych ludziach nieprzydatnych, tak, oficjalnie, ponieważ są starsi, ponieważ zaraz pójdą na emeryturę, albo już na niej są, ale jeszcze pracują, ciągnąc i to, tak? Równocześnie, a się nagle okazuje, że jak oni się pochorowali, generalnie odeszli, nie chcieli w tym brać udziału, to okazało się, że młodzi sobie nie radzą. Że ci młodzi, którzy mieli przyjść na ich miejsce, w zasadzie nic nie potrafią. Ponieważ do tej pory korzystali z mądrości starszych, którzy wykształcili się ładnych 50 lat temu, myślę. No, może 40. Zresztą to mi przypomina moich nauczycieli ze szkoły. O ile jeszcze trafiał się nauczyciel, który się urodził przed wojną i miał przedwojennych nauczycieli, to on rzeczywiście i potrafił się wysławiać, i potrafił przekazywać wiedzę. Nie zawsze, to nie była reguła taka, że zawsze tip-top i tak dalej, ale jakby, no nie wiem jak to nazwać, przedstawiał jakiś tam poziom kultury, tak? Kiedy kończyłam szkołę, to było ponad 20 lat temu, myślę, że 25 mniej więcej, taką szkołę powszechną, tak? Nie mówię o studiach. To do szkół zaczęli wchodzić tak zwani młodzi. Ci ludzie byli ode mnie starsi o 5-10 lat. Czyli dzisiaj byliby tak, no po 50, tak? Jest to obecnie większość nauczycieli, czyli tak jakby ci ludzie, którzy przychodzili do szkół, kiedy ja je kończyłam, teraz stanowią większość nauczycieli w szkołach. No i co? Co ja mogę powiedzieć o tych nauczycielach, którzy kiedyś byli młodzi, a teraz są starsi? Byli oni, nie wiem jak to nazwać, zapatrzeni w zachód. Tak, tak mogłabym to powiedzieć. Byli zapatrzeni w taki świat, którego nie znali, ponieważ nigdy nie byli na Zachodzie, ale wydawało im się, że na Zachodzie jest wielka nowoczesność i jest świetnie i tak dalej. I oni w tym kompleksie jakby swoim, jakby takiego poczucia, że nasz kraj jest do niczego i w ogóle my wszyscy się do niczego nie nadajemy, wychowali całkiem duże pokolenie ludzi. I teraz to pokolenie ludzi, którzy zostali wychowani przez tamtych, zakompleksionych, niezbyt zamożnych ludzi, idzie w świat i przeżywa szok, bo nagle się okazuje, że na Zachodzie to wcale nie jest tak fajnie, że może kiedyś było, ale już od dawna nie ma. I nawet ci ludzie mieszkający na Zachodzie się dziwią, czego my właściwie chcieliśmy. Przecież u nich zawsze byli przestępcy, zawsze było tak, jak było i właściwie jaki raj, tak?
I to raczej odwrotnie, to raczej obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski i przeżywają szok kulturowy wchodząc do metra, tak? W pozytywnym sensie jest szok kulturowy, ponieważ u nas w metrze nie ma narkomanów. Tak, tak. U nas w metrze się nie walają strzykawki, nie leżą bezdomni. Owszem, bezdomni są, ale generalnie jest ich bardzo mało i ochrona ich tam wyprasza, zaprasza do noclegowni i tak dalej, no pełna kultura. Nie ma jakichś ludzi biegających z mużami, tak? Kobieta jadąca wieczorem metrem raczej nie zostanie zgwałcona, ani nic jej się nie stanie takiego poważnego. Oczywiście to nie jest tak, że przestępczości w Warszawie czy tam w jakichś innych miastach nie ma. Jest, ale skala jest nieporównywalna do tego, co się dzieje, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. No, nie wiem, czy wiecie, jaki jest mniej więcej poziom przestępczości w Wielkiej Brytanii. Otóż były ostatnio jakieś statystyki, że bodaj w 2019 albo jakoś tak, w każdym razie jeszcze przed pandemią, 25% Brytyjczyków zgłosiło przestępstwo na posterunku policji. Nie były to zawsze poważne przestępstwa, ale były to takie już przestępstwa, nie były to wykroczenia, tak? Natomiast w tym samym czasie w Polsce zgłoszono, tak jakby tylko 4% obywateli zgłosiło. Skala, no 4,5 powiedzmy, no niech będzie 5, tak? No skala jest naprawdę, no 5 razy więcej jest w Wielkiej Brytanii, tak? W innych krajach na zachodzie też nie jest jakoś różowo pod tym względem. Także Polska się jawi jako zielona wyspa, oaza spokoju. Ja nawet nie chcę wskazywać palcem powodów. To jest jakby, to nie jest tylko takie oczywiste, że o, tutaj, prawda, łatwo pokazać paluszek, o, to jest winny, a tutaj nie ma, a tutaj nie ma winnych. Nie. To jest kwestia wielu przemian, które się zwłaszcza zadziały po 2007 roku. Dlaczego mówię o 2007 roku? Bo wtedy zmarł papież. I można powiedzieć, że o ile kiedyś nikt na to... Jej, rak, patrzcie, rak. Jezu, rak idzie. Ale piękny. Dobra, przerwa. Muszę zrobić zdjęcie rakowi. Rak uciekł. Jeszcze szedł przodem. Wiecie, zawsze mówiono, że raki chodzą tyłem, a ten dziabąk leciał przodem. No dobra, uciekł. Ale wiecie co? W tym miejscu nigdy nie widziałam raka. No to jest coś niebywałego. No to właśnie widzicie, jak się przyroda odnawia. Dobra, jeszcze raz. Co miałam na myśli? Mówiąc 2007 rok. Chodziło mi o to, że w tamtym roku człowiek w ogóle nic nie widział. No dobra, umarł papież, no był stary. Oczywiście. Żaden problem. Ale 10 lat później już była różnica. Do Polski weszła tak zwana nowoczesność. Różnokolorowa, jeśli wiecie, co mam na myśli, taka z flagami. Nowoczesność weszła również do szkół. Zakompleksieni, podstarzali nauczyciele, poczuli, że wreszcie mogą być tacy zachodni i nowocześni, chociaż często nie mieli nawet pieniędzy, żeby pojechać na wakacje na ten zachód, a nawet jeśli mieli, to na krótko. Nie zdążyli się przyjrzeć bliżej. No i wiecie, no z plaży nie widać z Berlina, tak? Wiecie, o co mi chodzi. Z plaży nie widać metra w Berlinie. Kto był w metrze w Berlinie, ten wie, o czym mówię. Kto był w metrze w Londynie, kto był w metrze w Paryżu. W ogóle, kto był w Paryżu, ale tak w mieście, tak? Tak zwyczajnie żyjąc sobie, a nie... No to wie, o czym mówię. I do nas przyszła ta nowoczesność, ale ta nowoczesność się jakoś nie może u nas wcisnąć. Ona sobie żyje w dużych miastach, takich naprawdę dużych, jak Warszawa, Poznań, Szczecin, nie wiem, Kraków. Tak, Kraków jest bardzo nowoczesny. Gdańsk, o tak, Gdańsk jest bardzo nowoczesny. No, tam jakieś mniejsze miasta, może Lublin też jest nowoczesny, chociaż z tego, co kojarzę, to chyba jednak nie. Rzeszów. O, Rzeszów mój jest trochę nowoczesny ostatnio. Tak nowoczesny, że po prostu nie liczy się już z obywatelami polskimi w ogóle.
Nowoczesność polega mniej więcej na tym, w wydaniu europejskim, że rodzima ludność, taka, która sobie mieszka tu od pokoleń, jest obywatelami drugiej kategorii, która ma się dostosować do przemian nowoczesności, narzucaną przez... Ta nowoczesność jest narzucana przez niewielką liczbę ludzi, najczęściej dobrze opłaconych, lubiących pieniądze, po prostu. Jest taka nowoczesność, która lubi kieliszki, lubi imprezy, lubi różne zabawy, tak? W te strony to idzie. I w momencie, kiedy natrafia na mur polskości, to się mnie po prostu rozwala ryj, no nie umówi. Ja nie jestem jakaś specjalnie przywiązana do tradycji, ale jeżeli tradycja w narodzie jest silna, to umówmy się, u nas nawet ateiści posyłają dzieci na religię. Nie dlatego, że są specjalnie wierzący, ale dlatego, że są wierni tradycji. U nas nadal ciągle są święta obchodzone. Mimo, że ludzie specjalnie jakby nie obchodzą ich w sposób religijny, ale święta są. I mimo, że one się właśnie zamieniają w taki marketingowy cyrk, który mnie odrzuca chyba bardziej niż pompatyczna religijność, bo mnie generalnie obie opcje odrzucają. Mam na myśli ten przepych taki, te takie bogate msze, te takie kielichy, no, ten cały teatr religijny. No, ja wolę takie proste rzeczy. Po prostu zwykłą, prostą taką, nawet nie mszę, tylko takie oddanie szacunku miejscu, gdzie przyszło nam żyć, tak? Niebu, ziemi. To jest dla mnie dobre. Ale to jakby ten kult obrósł, ten kult nieba i ziemi obrósł w takie piórka złocone troszeczkę i dopóki to była ozdoba, no to spoko, tak? No dla mnie złoto jest ozdobą. Tak samo dla mnie tak zwane kamienie szlachetne są ozdobami, to są takie kolorowe kamyczki. I ja może jestem jak małpa, nie wiem, no dla małpy, no jeżeli... Czym się różni człowiek od małpy, tak? Człowiek jak zobaczy złoto i jakieś kryształy, diamenty, rubiny, to powiedział, o, jakie bogactwo. No to ja w tym momencie jestem małpą, która mówi, o, jakie ładne kolorowe szkiełka i do widzenia, tak? Jakby dla mnie to są nadal kamyki. Złoto jest dla mnie takim plastycznym metalem, no ładnym, być może użytecznym, zwłaszcza w komputeryzacji, nie przeczę, ale to jest nadal taki kawałek blaszki. Jakby ja się nie ślinię na widok złota, jakby nie mam takiego poczucia, że o, jakie bogactwo, to w ogóle, jej, zobaczcie, jej. Nie, jakoś nie wiem, ja się zachwycam tym, o, tu jest dla mnie to wow, tu jest dla mnie to wow, kurczę, zobaczyłam raka. Dla mnie to jest takie przeżycie, które będę pamiętać całe życie. Nie, że weszłam do wielkiego gmachu z jakimiś tam złotymi figurami. Ojoj, jakie złote figury, jakie bogactwo. Rak, słuchajcie, rak. Raczek. To po prostu, wiecie, co to oznacza rak w takiej rzece? Macie w ogóle pojęcie, co to oznacza rak tu? Ile tu jest? 5? 10? No dobra. Nazwijmy to 10 kilometrów od miasta. Rak. To znaczy, że ta woda jest czysta, że przestała być toksyczna. Jeżeli żyją tu raki, to my też możemy żyć, rozumiecie? Mogę pić tą wodę. Jeżeli rak tu jest w stanie przeżyć, to ja mogę po prostu wziąć kubek i napić się tej wody. I nic mi nie będzie, bo skoro on przeżył, to ja tym bardziej. I dla mnie ten rak to jest jakiś taki dobry znak na przyszłość. Że damy radę. Skoro rak dał radę przeżyć w tym środowisku, to my też damy radę. Ja nie chcę wracać do średniowiecza, absolutnie nie. Ale skoro już raki żyją w tych w rzekach, do których normalnie spuszczają ludzie... No tu nie ma po drodze oczyszczalni. Tu ludzie, tak wiecie, szambo, tak? Szambo do rzeki. A rak tu jest w stanie przeżyć. No to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość. A złoto? Damy radę bez złota. No właśnie chyba to jest to, czego... Pewne nacje Polakom zazdroszczą, że my sobie dajemy radę bez złota. Na upartego dalibyśmy radę bez pieniędzy, to znaczy
może inaczej, pieniądze nie są złe jako takie, w sensie jak to nazwać, nie chodzi mi o kruszec, nie chodzi mi o pieniądze w formie, wiecie, monet i tak dalej, tylko chodzi mi o taki zamiennik wartości, tak, że to jest warte tyle, to jest warte tyle. To tak jak są różne waluty, są kryptowaluty, tak, i pewne rzeczy wycenia się jako bardziej cenne z punktu widzenia potrzeb, tak, a inne jako mniej cenne. Po prostu wyprodukowanie danego przedmiotu kosztuje więcej, innego mniej. To jest też związane z tym, z jakiego on jest materiału, ilu ludzi nad tym pracuje. No wiadomo, że budowa domu zajmuje więcej czasu i materiałów niż budowa szałasu. No i to jest taka wymierna. Szałas będzie tańszy od domu, przeliczając to na godziny, wysiłek, jedzenie dla ludzi i tak dalej. Fajnie by było sobie wyczarować dom, tak, zamiast budować, no ale... Chwilowo czary jeszcze nie działają. Jak czary będą znowu działać, to będziemy sobie wyczarowywać domy. A póki co trzeba się trochę wysilić. W ogóle fajnie by było mieć takie zaklęcie domowe. Wiecie co? To ile by to... Ojejku. A jaki by się problem ze śmieciami? No wiecie co? Podchodzicie, wypowiadacie zaklęcie i nie ma śmieci, słuchajcie. No ja bym na przykład wypowiedziała zaklęcie, które zmienia ludzi w świnie. Nawet wiem, na kim bym wypróbowała. Po prostu poszłabym do takiego budynku w Warszawie, tak pochodziła i bym takie jedno zaklęcie, cyk, drugie zaklęcie, cyk, a potem tylko tak słuchaj, tak chrom, chrom, chrom. Tak. Byłoby wesoło, naprawdę, naprawdę. Szkoda, że czary jeszcze nie działają. Może znowu zaczną, naprawdę. To byłoby wesołe, naprawdę. Także i tym pozytywnym akcentem się pożegnam.